Magdalena Łączak. Mój czas będzie oscylował gdzieś w granicach 13 godzin. Taką mam nadzieję. A czy są w ogóle jakieś takie miejsca, których szczególnie się boisz, które jakieś budzą respekt? Tak, myślę, że sam zbieg skrzyżnego będzie takim miejscem, gdzie będzie wymagał bardzo dużej uwagi. Myślę, że będziemy tam bardzo zmęczeni, będziemy mieć bardzo mocno nabite czwórki. I są tam miejsca takie strome, gdzie może się stać krzywda, także to jest takie miejsce, gdzie naprawdę trzeba bardzo dużo oleju w głowie zachować. Nazywam się Agnieszka Korpol, przyjechałam z Poznania. Wiem, że startowałaś już w Rzeźniku i w różnych takich trudnych biegach. Czy ten bieg mimo wszystko powoduje u Ciebie jakiś stres? Tak, powoduje stres, trochę się obawiam. Znaczy, mam też wrażenie, że troszkę jest atmosfera nadmuchana, ale obawiam się tego startu. Ale myślę, że będzie ciekawe. I'm Gediminas, I came from Lithuania. I just found out, you know, one week ago. And on Monday I wrote a letter to Monica, you know, and Monica says that yeah, we still have a free slot, so I just jump in and it will be like my good training. You know, I a little bit underestimated the course, you know, I thought I'll do it in 9 hours, but now I think that it'll take me longer, you know. Znaczy to czego ja się najbardziej boję, to że będę na tyle zmotkowany, że ten ostatni fragment od Roztoki już przez Polanę Waksmuńską, Psią Trawkę. To jest w gruncie rzeczy prosty szlak, tylko że tam jest, to jest stare, nieremontowane, dużo luźnych kamieni, to wszystko wystające, nieprzyjemne. Boję się, że tam już będę na tyle zmotkowany, że nie będę w stanie tam biec na, tak szybko, jak powinienem, żeby nadrobić to, co stracę na podbiegach. Na Rakon Wołowiec i tutaj będzie newralgiczny taki odcinek. Bardzo prosimy Was tutaj, żeby biec ostrożnie. I tutaj jest trzeci taki niebezpieczny odcinek, nie tyle, że zbieg, co prawdopodobnie tu będzie bardzo duży ruch turystów. I bardzo Was uczulamy na to, żeby nie zrobić nikomu krzywdy, żadnemu turyście. W tej chwili jesteśmy na Starorobocianskim Wielku, zbieg na Siwy Dwornik i tu skręcamy z grani głównej właśnie w Masy Kornaku. I na końcu ten też nieprzyjemny zbieg do Iwaniackiej Przełęczy. Folia, NFC i telefon. Później na wejście następnej grupy mamy około 8 minut, także bardzo prosimy o sprawne wchodzenie i przygotowanie tego wszystkiego. Zapraszamy pierwszą grupę, prosimy o przygotowanie wszystkich tego wydarzenia obowiązkowe. Żeby nam było cieplej, odliczymy razem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poszli! Powodzenia!
Trzecia grupa, tak? Powodzenia! Czyżby gdzieś tu był Marcin? Jest. No! Jak jest? Ekskluzywnie. Ekskluzywnie. Poślizgnę. Do powodzenia. No, dziękuję. Daleko jeszcze? No, kawałeczek. Tyle zwiadu. A my. Powodzenia życzę. Jak to się nazywasz? Jagiełło. A.
O, cześć Pedro. Nagrywam cię. Ty no nieźle sobie radzisz. No, cześć. Okej, jak tobie? Cześć Maciek. Bardzo dobrze. Ekstaza. Właśnie wyglądasz świeżo. Ekstaza, słuchajcie, pogodowa. Po prostu wybiegam w świecie słońca. Kupę będę miał mokrą. Niko, czy wiedzą, że kik tutaj? A mógłby... Powodzenia, Aga!
Cześć Piotrek znowu. Z tego co słyszałem, to ty się zajmowałeś skialpinizmem, tak? Przede wszystkim ja się wywodzę z skialpinizmu. No biegam od 2 lat, ale biegam tylko po to, żeby po prostu formę robić na zimę, nie? W zeszłym roku ale po... Ale to nadal, rozumiem, że nadal chcesz... Już nie? Się przestawiam troszeczkę bardziej na bieganie, nie? Robi mi to więcej frajdy, dłuższy jest sezon, też są ciekawe zawody i przede wszystkim więcej ludzi startuje. Więcej fanów jest, nie? Z biegania. Czyli można powiedzieć, że w tym momencie stajesz się już biegaczem górskim, tak? Tak, można powiedzieć. A ciekawy jestem, czy robiłeś sobie jakiś, nie wiem, sprawdzian na jakimś płaskim dystansie, no chociażby biegam dychy, znaczy ja dużo trenuję, bo wbrew pozorom biegi górskie nie polegają na bieganiu po górach. Robi się 1-2 treningi po górach, resztę biegasz albo na bieżej szybkość, albo niestety płaskie. Biegałem jakieś tam dyszki po asfalcie, oczywiście z bardzo słabym czasem, dlatego że my biegacze górscy no nie mamy tej szybkości, tak? I po prostu my mamy dużo siłę, żeby biegać góra-dół, ale nie mamy tej szybkości. Natomiast tak, biegam płaskiego dosyć sporo. Tak? No, Kuba jest moim trenerem, tak? W trakcie jak byłem jeszcze tam na górze, to właśnie wysłał mi SMS-y i pytał się, jak ci idzie. I potem właśnie napisał mi coś takiego. Dzięki, zawodnik karny i skoncentrowany, trenował i odpoczywał. Tak, nie robię dokładnie to co Kuba, dlatego że Kuba już mnie przygotowywał do któryś z kolegów z kolei zawodów, tak? W zeszłym roku coś tam rozmawialiśmy i wyszło 4. miejsce w Karkonoszach. W tym roku jako przygotowawcze 4. Graniu Niskich Tatr na Słowacji 49, no i maraton gór stołowych 4. i 3. w kategorii. No ale może wiesz, no usiedliśmy z trenerem, porozmawialiśmy, odkryłem karty, wiesz, odkryliśmy razem wspólnie moje słabe karty i zaczęliśmy pracować nad rzeczami słabymi, bądź którym nie lubię, czyli bieganie 4 setek, 2 setek, 100 setek na stadionie, bieganie dyszek, 8 setek na asfalcie i to potem strasznie się przełożyło, bo się okazało, że mam krótki krok, skracam krok, a to te właśnie takie jakieś skipy, nie skipy, różnego rodzaju rzeczy, prawda, pozwoliły mi osiągnąć większą prędkość, szybszą prędkość, przez co gdzie wybiegam na grań, robi się odcinek lekko płaski lub lekko pod górę, ja mogę naprawdę wyciągnąć nogę, nie zwalniam, tak, zaczynam przyspieszać i to naprawdę zaprocentowało, do tego dodałem swoje tam jakieś, prawda, zbiegi, podbiegi. Jest okay. A to w którym momencie zaczęło się odrywać od kolegów? Teraz? Dzisiaj, od, tak naprawdę od starej roboty już biegłem sam. Pod starorobociańskim wierchem, jeszcze już pod kończystym minąłem Hiszpana. No i tam tak naprawdę no to on był ostatnim takim zawodnikiem z mojej grupy, tej, która startowała o 4:40, czyli od kończystego powiedzmy już biegłem sam, cały czas sam, mijając tych jeszcze tam paru zawodników, którzy biegli z tych grup wcześniejszych. Dobra, także wielkie... samotność długodystansowca. Tak. Wielkie gratulacje i powodzenia w karierze. Dzięki bardzo. Dzięki. To jest Hiszpan, ja wiem, jak to jest. 403, tak? No, a lot of races, more or less with similar distance. Maybe first, the second is very, very, very beautiful. I like because for me I prefer, I guess, higher mountains, running with a lot of vertical mountains more than flat, and this is incredible, amazing. But did you have time to look around? Yeah, to look too. Exactly. Yeah. You stop to look, you don't see the. Maybe you come for.
no. Mówiłaś przedtem, że na Krzyżnego będzie tak trudno. To akurat było najtrudniejsze, czy był jakiś... Trudny był ten zbieg, tak. On dał w kosz. Niemiec dzieją teraz. Nie, bardzo przyjemna trasa. W sumie fajnie, że start był tak wcześnie rano, bo mogliśmy dzięki temu jakby w chłodzie sobie pobiegać sporą część trasy. Tak naprawdę nawet jak wyszło słońce, to mimo wszystko było chłodno od gór, to był jeszcze wczesny ranek, także dopiero około godziny 9 zaczęło się robić faktycznie ciepło. Super, naprawdę rewelacyjnie. Trasa piękna, widoki cudowne. Naprawdę rewelacyjna impreza, pięknie, że tak powiem, oznaczona. Chorągiewki z daleka widoczne, nie było ani przez chwilę właściwie wątpliwości, gdzie biegać, także super, miłe wspomnienie. Tak. Potrzebuję wody, nie mam wody. Kurde, wypiłem wszystko. Nie mam ani kroszy. Jedz. Co pani? Kto kolega, znaczy pan ma. Może całą? Proszę bardzo. Dzięki, synie. No, hej. Zadowolony. A to kryzys, zobacz. To jest kryzys? No właśnie, tak zdziwiony byłem. Tak? Tak?
co tak biegnie? Marcin, jak tam? Można? No, chyba zaraz za mną. No, jego spotkałem, to chyba ciężko. Na zabranie go. No, super. Gdzie ci się tam szło? Szliście tam, kurde, równo pod górę, jak się obracałem, przy tych, kurde. Thank you.